Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Życie jest za krótkie, a w nim odcinek pod tytułem Mieć czy być? Robić. To moja odpowiedź na pytanie zadawane przez Ericha Fromma, mieć czy być. Oczywiście nasze współczesne społeczeństwo mówi, no wiadomo, że nie mieć. Chociaż już na przykład Grabarz mówi, dobrze jest mieć i dobrze jest być. Natomiast ja bym się skupił na czymś innym. Robić. To jest kwintesencja. W tym się przejawia człowieczeństwo, w ten sposób można osiągnąć szczęście. Bo jeżeli... Nie wiem, czy wiecie, że jest jedna... Robiono takie eksperymenty, że zamykano ludzi i nie pozwalano im nic robić, nie? I ludzie bardzo szybko dostawali szajby, nie? Też robiono takie eksperymenty, że tam ludzi owijano w jakąś gąbkę, unieruchamiano, wygłuszano, pozbawiano ich jakichkolwiek bodźców. Można zwariować, bardzo szybko można zwariować. Ale nie o tym w zasadzie. Wracamy jakby do tej koncepcji, którą ja wielokrotnie tutaj przywoływałem, czyli naszego guru, czyli laski z filmu Chłopaki nie płaczą. Musisz sobie zadać jedno zajebiście ważne pytanie. Co najbardziej lubię robić w życiu? I zacznij to robić. I zauważcie, że tutaj jest robić. Nie co najbardziej chcę mieć w życiu, nie kim chcę być, tylko co chcę robić. To jest moim zdaniem kwintesencja. Pomyślcie. Co byście robili, gdyby pieniądze nie były tematem? Gdybyście mieli tyle pieniędzy na koncie, że nie musielibyście pracować. Bo u nas niestety robienie jest bardzo mocno związane z robotą. A robota to, prawda, oczywiście no coś, co nam się źle kojarzy. Ale co byście robili, gdyby pieniądze nie były tematem? Gdybyście mogli po prostu czerpać bez no, żadnego jakby limitu. No, wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, że jesteście Billem Gatesem, tak? Macie tam 70 miliardów dolarów, jak śpiewał kiedyś Kazik na płycie chyba Melasa. 70 miliardów dolarów. Macie 70 miliardów dolarów. Co byście robili? Nie musicie się martwić, że to trzeba pomnożyć, to trzeba tam dzieciom. Co byście robili? Ja na przykład szanuję to, że takiemu Gatesowi, mimo że ma 70 miliardów dolarów, czy tam już mniej, no bo on tam ileś przeznaczył na tą swoją, no jak to się nazywa, fundację, to jest kompletnie bez znaczenia. Już od miliarda dolarów tak naprawdę już się zaczynają takie kwoty, że po prostu to jest bez znaczenia, czy masz miliard, czy masz 70 miliardów, czy masz 170 miliardów. Nie ma różnicy w zasadzie. Więc co byście robili? Zobaczcie, że taki Gates... On jednak nie leży, prawda, pod palmą, tylko robi coś. Nawet, kurwa, nagrywa filmiki na YouTube'a. Autentyk. Jest kanał Bill Gates i on co jakiś czas wrzuca filmiki, no na przykład takie książki poleca, a tu się z jakimś gościem spotkał i tak dalej. On tego nie musi robić. On chyba nic nikomu nie musi udowadniać. On nie potrzebuje żadnego publicity. Ale robi to. Bo chce, bo uważa, że to jest ważne. I... Naprawdę, zadajcie sobie pytanie, co byście robili, gdyby pieniądze nie były tematem? I zastanówcie się, czy nie możecie tego robić już dziś, nie mając tych pieniędzy. Tutaj jest bardzo dużo, mówię, to jest temat, którym mógłbym wałkować i w zasadzie tak chyba trochę będzie. Ta seria jest trochę o tym wszystkim. Że robienie czegoś, co uważasz za ważne, wartościowe, co lubisz robić, to jest generalnie też ten koncept ikigai, tak? Co kocham robić, czego świat potrzebuje, w czym jestem dobry i za co chcą mi płacić. Jak te wszystkie cztery rzeczy się połączą, to osiągasz ikigai. Ikigai to jest powód do istnienia, powód do wstania z łóżka rano. Więc... Załóżmy na razie, że odrzucamy temat, za co mi chcą płacić. Zostawmy tylko tego.
co chcę, co lubię robić, co kocham robić, w czym jestem dobry. Może dzisiaj jeszcze w tym nie jesteś dobry, ale możesz być dobry. Bo od robienia możesz się stać dobry, bo nie można w jakiś sposób tego osiągnąć just like that, nie? Znacie tę koncepcję 10 tysięcy godzin, nie? Że żeby osiągnąć w czymś mistrzostwo, to trzeba poświęcić na to 10 tysięcy godzin. Tego się nie da przyspieszyć. Znaczy, te 10 tysięcy godzin jest oczywiście arbitralne, umowne. Niektórzy mówią 3 tysiące, inni mówią, że i 10 tysięcy nie wystarczy, ale nie da się osiągnąć czegoś, czegokolwiek w zasadzie, nie poświęcając na to czasu, ale właśnie poprzez robienie. No bo co z tego, że ja poświęcę czas, nie? Mogę poświęcić czas, że dobra, teraz będę myślał o tym, co chcę robić. Nie, jeżeli tego nie będziesz robił, to nic to nie da, żeby się na tym skupisz w jakiś sposób, nie? No tak jakbyś się chciał nauczyć pływać, czytając książki albo myśląc o pływaniu, nie? No nie, musisz po prostu wejść do wody i zacząć, kurwa, tam te niezborne ruchy jakieś tam czynić. Ktoś cię tam musi pokierować, głowa niżej, dupa wyżej i tak dalej. Jeżeli tego nie zrobisz, to się nigdy nie nauczysz pływać, nie? Musisz wejść do wody. To jest tak jak... takich myśli jest mnóstwo, nie? Ale każda podróż zaczyna się od wyjścia za próg, nie? Czy tam od zrobienia pierwszego kroku i tak dalej, i tak dalej. Więc zastanów się, co byś chciał, co byś robił, nie co byś chciał, co byś robił, gdybyś miał furę pieniędzy? Czy byś otworzył organizację charytatywną i pomagał, nie wiem, dzieciom w Afryce? Czy tam, nie wiem, dzieciom biednym w Polsce, nie? No bo widzisz taki problem, nie? Czy byś na przykład, nie wiem, wtedy to bym się poświęcił i chodził do hospicjum tam pomagać ludziom i tak dalej. Ale to wszystko można robić dzisiaj. Nawet mając pracę 8 godzin dziennie, zarabiając tam średnią krajową czy minimalną krajową, jesteś w stanie to robić, jeżeli chcesz pomagać ludziom. Wielu ludzi myśli, że taka matka Teresa z Kalkuty, to ona była taka straszna, taka w ogóle niesamowita, oderwana od wszystkiego, bo ona zrezygnowała ze wszystkiego, więc ona cały czas cierpiała. Nie! Ona miała, znaczy nie wiem, czy konkretnie matka Teresa z Kalkuty, tam różnie o niej piszą, mówią, że miała głęboką deprechę, ale hipotetyczna osoba, która zajmuje się dobroczynnością, w sensie pomaganiem, ona ma tak wielkie przekonanie o tym, że to, co robi, jest ważne, dobre i potrzebne, że naprawdę żadnymi pieniędzmi tego nie kupisz, tego sensu. Po co ten Gates, kurka, próbuje tam jakieś toalety zaprojektować dla trzeciego świata? No bo on chce czuć, że to, co robi, ma sens. Że jest potrzebne. Mógłby leżeć pod palmą, ale ile, kurwa, można leżeć? To jest właśnie coś, co mnie boli, jak słyszę. Jak słyszę, że ktoś tam mówi, jakbym miał dużo pieniędzy, to bym, kurwa, leżał pod palmą. Ile byś, kurwa, leżał? Ile byś dał rady? Niedługo, zapewniam cię, niedługo. Ktoś tam mówi, bo ja najchętniej bym spał. I to jest akurat prawda. Jeżeli kosztem pieniędzy pozbawiasz siebie snu, no to zastanów się, czy jest sens. Pozbawienie snu to jest jedna z większych tortur i skuteczniejszych. Człowiek nie jest w stanie w zasadzie wytrzymać 3 dni chyba bez snu. Bo po prostu to już świruje. Robili eksperymenty, że dajmy na to, gdzieś tam było, że gościu jest pilotem, jest świadom tego, że tam ma iluś ten i po prostu gość wziął, kładł się na podłodze i zasypiał, bo po prostu sen jest tak potrzebny. Więc pozbawianie siebie samego snu, więc zadaj sobie pytanie, czy jest sens. Zadaj sobie pytanie, po co te pieniądze zbierasz, nie? Niektórzy, z tym mieszkaniem będę cały czas wracał jak, kurwa, pies do wymiotów. Czy ty będziesz szczęśliwy, jak będziesz miał mieszkanie? Nie, ty tylko musisz mieć gdzie mieszkać. Ale zobaczamy. Co byś robił? Co byś robił, jakbyś już miał to mieszkanie, miał 10 mieszkań? Czy chciałbyś się tymi mieszkaniami zajmować, dajmy na to, pilnować, żeby je tam wynająć i tak dalej? Gdybyś nie musiał myśleć o pieniądzach? Czytałbym książki. A kurwa, kto ci broni dzisiaj czytać książki? Wygospodaruj sobie pół godziny, godzinę dziennie na czytanie książek. Pływałbym na jachcie.
muszę zarobić, chciałbym zarobić miliony, żeby mieć swój własny jacht i pływać na jachcie. Ale teraz zadaj sobie pytanie, czy żeby pływać na jachcie trzeba mieć miliony? Może wystarczy pływać na jachcie czyimś? Ostatnio ktoś tam pisał mi, że bo ktoś chce jeździć drogimi samochodami. Żeby jeździć drogimi samochodami nie trzeba być milionerem. Powiem więcej, milionerzy zwykle nie mają czasu jeździć drogimi samochodami. Znaczy jeżdżą, ale nie jarają się tym. Więc jeżeli chcesz jeździć drogimi samochodami, tak tyloma samochodami, na które nie stać przeciętnego, prawda, bogacza, dlatego że jemu jest szkoda czasu na to, żeby jeździć tymi samochodami, więc jeżeli chcesz jeździć samochodami, to pomyśl, czy nie mógłbyś być dziennikarzem motoryzacyjnym albo blogerem. No, tak samo jak można zostać blogerem piwnym, tak można zostać blogerem motoryzacyjnym. I naprawdę to nie jest jakaś bardzo, bardzo wydumana rzecz, żeby być zapraszanym na jakieś tory wyścigowe, żeby móc brać udział w premierach samochodów, żeby cię tam zapraszali gdzieś na jakąś premierę. Jeżeli osiągniesz odpowiednią pozycję, powiedzmy taką, jaką ja mam w świecie piwa, osiągniesz w świecie motoryzacji na YouTubie, to gwarantuję ci, że będą ci dawać auta do testów, będziesz zapraszany na premiery, będziesz kurka mógł jeździć na torze i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko w twoim zasięgu, nie trzeba mieć do tego miliardów. Co byś robił, gdyby pieniądze nie były tematem? I zacznij to robić. Zastanów się, czy nie możesz tego robić już dziś. No, wyjechałbym sobie do ciepłego kraju. Może możesz pracować zdalnie z Tajlandii, czy skądś tam indziej. Naprawdę, to wszystko jest możliwe. Tylko trzeba się wyzwolić z naszego wąskiego... Nie, muszę iść do roboty, idę do roboty 8 godzin, czy tam 10, 12 nadgodziny. Muszę coś zjeść, kurwa. O, zjadłem, dobra, to co, zostało ci jeszcze parę godzin dziennie, w których mógłbyś robić to, co chcesz, ale nie, to trzeba, muszę się odmurzyć, wezmę sobie Netflixa włączę, nie, siedzisz do kurwa drugiej w nocy, o kurwa, znowu się nie wyśpię, nie, i idziesz spać, wstajesz rano niewyspany, no, sami sobie to robimy. Ja nie jestem do końca wolny od tego, ale sami sobie to robimy. Ja jestem o tyle lepszej sytuacji, że ja ten film nagrywam, bo chcę. Bo już mam na dzisiaj film. Nie muszę jakby zapewnić filmu. Chcę nagrać. I to jest coś, co bym chciał wam pokazać, że warto dojść do takiego punktu, w którym robisz to, co chcesz robić, a nie robisz to, co musisz robić, żeby zarobić pieniądze. Dlatego mówię o tym, żeby nie brać sobie tych kredytów, żebyś nie musiał robić rzeczy, których nie lubisz, bo muszę spłacać kredyty, bo mam zobowiązania. Dlatego mówię o tym, że pieniądze dają wolność. Odłożone na kupkę, nie? Takie, które możesz użyć. Bo jeżeli ty wiesz, że te pieniądze tam leżą, to jeżeli trafia się okazja polecieć na jakąś, dajmy na to, nie wiem, tanie bilety gdzieś tam na jakąś tam Majorkę czy na coś, whatever, nie? W zimie, paskudna zima, nawet nie biała, żeby chociaż biała była, ale nie. Paskudna zima, taka szarzyzna, ten zgnilizna, błoto, ciapa i ten mówisz, kurka, ale bym sobie pojechał, prawda, do jakiegoś ciepłego kraju. No ale żeby móc to zrobić, musisz mieć odłożoną kasę. Wcale czasem nie jakieś wielkie pieniądze. Bo to jest poza sezonem, bo to... Tylko musisz być wolny. Że dzisiaj kupuję, jutro jadę, tak? Czy za tydzień. Nie wiadomo, czy dostanę urlop, czy nie dostanę, ale to właśnie o to chodzi. Żeby mieć tę wolność, tylko że... To tutaj się kręcimy koło tego urlopu. No i oczywiście może to być to, że gdybym miał pieniądze, to bym jeździł po świecie. Myślę, żeby ci się znudziło, tak samo jak to leżenie pod palmą.
Bo w którymś momencie byś stwierdził, no dobra, ale co z tego wynika, że jeżdżę? Niewiele. Jednak potrzebujemy tego przeświadczenia, że to, co robimy, ma sens. Że to, co robimy, zmienia świat na lepsze. A w którymś momencie byś doszedł, no nie, no kurna. Przepalam kasę, generuję tylko ten, prawda, ślad węglowy, miałbyś wyrzuty sumienia, wstyd przed lataniem i w ogóle, byś stwierdził, że kurwa. Co ja zrobiłem z tym swoim życiem, nie? Co lubisz robić? Czego świat potrzebuje? W czym, jak będziesz to robił, staniesz się dobry? I za co w końcu ci zapłacą? Bo zapłacą. Jeżeli świat tego potrzebuje, co ty kochasz robić i w czym w końcu będziesz naprawdę dobry, jeżeli będziesz to robił, to w końcu ci za to zapłacą. Nie ma bata. Tak działa świat. Jeżeli dasz to, co jest potrzebne światu, ludziom, komuś. Dzisiaj twoim klientem nie jest tam lokalna społeczność twojej wioski, 1000 osób, tylko twoimi potencjalnymi klientami jest 7 miliardów ludzi. Czy już 8. I naprawdę wśród nich znajdziesz najbardziej, prawda, poryte umysły tego świata. Takie poryte jak twój. Jesteś w stanie zajmować się mega niszową sprawą, dlatego że dzisiaj przy internecie, przy tych wszystkich zmianach, które zachodzą, jesteś w stanie dotrzeć do ludzi wszędzie. Podejrzewam, że jesteś w stanie robić figurki, kurka, z włóczki. Jak one będą zajebiste, bo po prostu będziesz w tym super dobry, to jesteś w stanie sprzedawać je i z tego się utrzymywać. Oczywiście, no nie zrobisz miliardów, ale pytanie jest, po co ci te miliardy? Po co? Jeżeli ty lubisz po prostu robić figurki z włóczki. Naprawdę, zadaj sobie pytanie, co byś robił, jakbyś nie musiał myśleć o pieniądzach. I zacznij to robić. Zacznij to robić godzinę dziennie. Zacznij to robić 4 godziny dziennie. A może w końcu dojdzie do tego, że będziesz mógł to robić 24 godziny na dziennie, 24 godziny na dobę. To jest tak jak w tym tam takim memie, nie? Jest taki mem, że rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musieć pracować. Nie, to raczej jest rób to, co kochasz, a nie będziesz miał urlopów, wakacji, wolnego po pracy, bo będziesz w pracy 24 godziny. Ale jak się nad tym zastanowisz, i będziesz szczęśliwy. I będziesz szczęśliwy. Szczęście nie bierze się z tego, co masz. Szczęście nawet nie bierze się z tego, co osiągniesz. W sensie, dajmy na to, chcę być mistrzem świata w czymś tam. Nie? Hipotetycznie, już pomijam, czy masz na to warunki fizyczne, czy to jest możliwe, czy niemożliwe, ale to, że raz zdobędziesz ten tytuł, nie da ci szczęścia. Szczęście będzie wtedy, jeżeli ty będziesz się cieszył każdym, kurka, treningiem. On będzie ciężki dla ciebie, on będzie wyczerpujący, będziesz po nim zmęczony, ale będziesz szczęśliwy. Jeżeli ty nienawidzisz, dajmy na to, pływania, no to trudno, żebyś został mistrzem świata w pływaniu, tak? Więc nie mieć, nie być, ale robić. Dlatego tak bardzo mnie boli ta cała dyskusja o tych, kurwa, emeryturach. To jest jedna z najgorszych rzeczy. Niech każdy sobie znajdzie to, co kocha robić. Niech robi to, aż się stanie w tym, kurwa, dobry. I niech to robi, aż kurwa zaryje ryjem w tą, w glebę. Ilu ludzi wypycha się na emeryturę, jeżeli oni tego nie potrzebują? Mogliby dalej robić to, co robią, mają swoje doświadczenie, mają swój, swoje ten... Nie, bo a na emeryturze to pożyjesz. Gówno tam pożyjesz, kurwa, umrzesz. Bo twój organizm nie będzie już potrzebował się spinać do tego, żeby się spinać chociażby do wstawania z łóżka.
O, na emeryturze to popodróżuję. Gówno nam popodróżujesz, bo cię kurwa tu będzie bolało, tam cię będzie bolało. Jak chcesz podróżować, podróżuj teraz. To jest właśnie to przedefiniowanie tych paradygmatów, tak? Mam dzieci, jestem ojcem, czy kocham dzieci? Czynność, akt, robienie, działanie, to jest kwintesencja życia. Życie nie istnieje bez tego flow, let it be, tak? Pantarej. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie da się tego... Nie da się... Nie da się tego zrobić raz. Nie da się zrobić tego, osiągnąć, nie wiem, zarobię kasę, to z tą kasą będę mógł robić to, co wreszcie będę chciał. Możesz to już dzisiaj robić. Częściowo chociaż. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Ale jestem przekonany, że to jest kwintesencja, żeby znaleźć to, co chcę robić. Co bym robił, nawet gdyby mi za to nie płacili. I zacznij to robić tak długo, aż nabędziesz tym zarąbisty. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że ktoś powie, aha, a ja bym chciał być mistrzem świata i grać w NBA, tak? Ale znowu, ty nie chcesz grać w koszykówkę, tylko ty chcesz być. A ty masz kochać robienie. Jeżeli kochasz robienie, to nieważne dla ciebie jest, czy grasz w NBA, czy grasz w Ekstraklasie Polskiej, czy na blokowisku, jeżeli kochasz grać, to będziesz grał. O to mi chodzi. A jeżeli będziesz grał, będziesz tam spędzał godziny na tym na boisku do kosza, to w którymś momencie będziesz na tyle dobry, że będziesz mógł zostać, nie wiem, animatorem, jakichś tam dziecięcych tych, trenerem, komentatorem, będziesz się specjalizował w tej koszykówce, będziesz o niej pisał, mówił, nagrywał vlogi, cokolwiek. Oczywiście, żeby zostać koszykarzem NBA, musisz mieć warunki fizyczne, musisz mieć, prawda, być czarny, urodzić się w Stanach i trafić do jakiegoś tam koledżu, nie? I zostać wybranym w drafcie. Ale tak naprawdę, żeby żyć koszykówką, nie potrzebujesz żadnej z tych rzeczy. Możesz się, kurwa, urodzić w zapyziałej wiosce pod Wałbrzychem w Polsce. Jeżeli będziesz non-stop temu się poświęcał, to nie ma bata, żebyś nie odniósł sukcesu. Oczywiście nie takiego, że będziesz w NBA, ale będziesz żył koszykówką. I tak można mówić o wszystkim. Zobaczcie, ja się od 7 lat zajmuję zawodowo piwem, a właściwie piciem piwa. Nie tylko, mówieniem nawet, pewnie godzinowo to więcej mówieniem niż samym piciem, ale zobaczcie, że z takiej czynności, która wydawała, to jest niemożliwe. A jednak jestem w stanie się z tego utrzymać. No, ale bo masz iluś tam innych blogerów, którzy takiego sukcesu nie odnieśli. Może się nie poświęcili aż tak bardzo. Może nie kochają tego aż tak bardzo. Zadaj sobie jedno pytanie. Co bym robił w życiu, gdybym nie musiał myśleć o pieniądzach? Przestań myśleć o pieniądzach. I zastanów się, czy tego, co byś robił, nie możesz zacząć robić już dziś. Godzinę dziennie. Pół godziny dziennie. Spać? Kurwa, stary, to ogarnij sobie tak ten dzień, a raczej noc, żebyś mógł spać. Jest taki mem, nie? Facet tam wstaje. O, panie doktorze, co mi zrobiliście? Pozwoliliśmy się wyspać. Jeden z najprostszych sposobów na polepszenie swojego szczęścia, poczucia szczęścia, to jest wyśpij się. Kurwa, wyśpij się. Nic się nie stanie. Nic się nie stanie, jak nie obejrzysz kolejnego odcinka serialu. Nic się nie stanie, jak nie będziesz grał do północy w jakąś tam grę. Nic się nie stanie, jeżeli nie odrobisz jakiegoś tam zadania. Wyśpij się.
A potem się zastanów, co byś chciał robić, jak już jesteś wyspany. Najedzony. Ja wiem, że to są truizmy, że to są banalne rzeczy, ale bardzo wielu z nas tego nie rozumie. Nie pozwala się sobie wyspać, bo muszę, to. Niewiele musisz. Nie, bo świat potrzebuje lekarzy, to ja muszę być lekarzem. Jeżeli ty jesteś lekarzem, któremu się żygać chce na myśl, że idzie do szpitala pracować tam, to nie ma sensu. Jeżeli wolisz zajmować się, kurna, klejeniem bitów na kompie, to pozwól sobie na to po godzinach, a może kiedyś w ogóle rzuć tą medycynę. Co z tego, że świat potrzebuje? Ale świat nie potrzebuje lekarzy sfrustrowanych. Świat nie potrzebuje lekarzy, którzy robią to dla kasy. To samo jest z każdym innym zawodem. Z każdą inną profesją. Będziesz szczęśliwy i świat będzie szczęśliwy, jak będziesz robił to, co kochasz. Będziesz to robił tak długo, aż staniesz się w tym dobry. I w końcu ci za to zapłacą. Tak sądzę. Oczywiście można powiedzieć, że no, są rzeczy, których świat nie potrzebuje. No, pewnie tak. Ale w skali 8-miliardowego świata jest mało prawdopodobne, żebyś nie znalazł podobnych sobie. Dla kogo mógłbyś być wartościowy, przydatny, użyteczny? Czy to, co robisz? Bo właśnie nie ty, nie? Bo to tak przedmiotowo traktuję. Ale to, co robisz, czy nie mogłoby być dla kogoś użyteczne? Wkręć się w coś na maksa. Poświęcaj każdą wolną chwilę. Tak się zaczęła moja przygoda z piwem. Każdą wolną chwilę poświęcałem na czytanie, pisanie o piwie, o oglądanie filmików, ważenie piwa, degustowanie, zapisywanie, nagrywanie itd., itd. Jak zaczynałem, nie było o tym w ogóle żadnej możliwości, że z tego będą jakieś pieniądze sensowne. Jak zaczynałem na samym początku, nie? Jak zaczynałem pisać bloga, czy jak zaczynałem pisać na browarbizie, w ogóle nikt o tym nie myślał. Potem myślałem, że o, może założę browar. Potem stwierdziłem, nie, ja nie chcę zakładać browaru. Po co mi browar? Więc pomyśl, co byś chciał robić, gdybyś nie musiał myśleć o pieniądzach. Gdybyś nie musiał myśleć o kredycie, gdybyś nie musiał myśleć o mieszkaniu. Dlatego was zniechęcam do tego kredytu. Żebyś mógł podjąć taką decyzję. Ale nawet jeśli już podjąłeś, już masz kurwa ręce związane, to doba ma 24 godziny. Zawsze można tę godzinkę, pół godziny wykroić. Na to, co jest dla ciebie ważne. A ci się wydaje, że nie. Nawet jeśli to jest sen. Wykrój sobie 15 minut na drzemkę po południową. Zobaczysz, jak twoje życie się zmieni na lepsze. Wykrój sobie godzinę czy pół godziny na to, żeby pójść, kurka, na spacer, do lasu, pobiegać, nie wiem, na basen. Możliwości jest mnóstwo. A my żyjemy jak niewolnicy. Nienawidzę tego, ale robię, bo muszę. Gówno tam musisz. Tak sobie, kurwa, wmówiłeś, bo tak ci jest wygodnie. Najprościej jest nie myśleć. Bo potem mówisz, kurwa, może rzeczywiście, tyle lat. No ale płacą mi. No i co z tego, jeżeli jesteś nieszczęśliwy? Co z tego, że ci dobrze płacą, jesteś nieszczęśliwy? Co kupisz? Większy telewizor? I na ile ci to da satysfakcję? To, co robisz, daje szczęście. Nie to, co zarobisz. Nie to, kim się staniesz, co osiągniesz, tylko to, co robisz. To daje szczęście. Daje szczęście, jeżeli wejdziesz w ten stan flow, tak? Czyli robisz coś, zapominasz o Bożym świecie, skupiasz się na tym. Wędkarze nie są szczęśliwi z tego, że prawda, kupili najdroższą wędkę. Wędkarze nie są szczęśliwi z tego, że złowili największą rybę. Znaczy, niby są, ale krótko. Natomiast są szczęśliwi z tego, że po prostu se siedzą i se łowią. Musisz pokochać to, co robisz. Znaczy, pokochać, nie. Musisz znaleźć to, co kochasz robić. Bo nie, czasami da się pokochać to, co robisz, bo, nie wiem, dla pieniędzy, nie? Rzadko, ale może tak być.
Ale ważniejsze jest to, żeby znaleźć to, co kochasz robić i zacząć to robić. Laska, kurwa, miał tutaj 1000% racji. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. To by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.